Witajcie serdecznie. Kasia Kwiatkowska z tej strony i dzisiaj w otoczeniu natury powiem Wam o tym, dlaczego dla mnie w naszym życiu, w życiu mojej rodziny ta natura jest tak niezwykle istotna. Powiem Wam trochę o mojej historii, bo ja nie od początku miałam świadomość, jak wielką moc ma natura. Może nie tak do końca, bo moje jakby emocje zawsze mnie ciągnęły właśnie do ziemi, ciągnęły mnie do ziół. Już jako dziecko próbowałam tam gdzieś szukać jakichś właśnie płukanek do włosów z pokrzywy, jakichś właśnie takich naturalnych rozwiązań. Później jak zamieszkaliśmy w tym miejscu, gdzie mieszkamy, też zaczęliśmy właśnie z ziół przygotowywać z mężem różne właśnie specyfiki. Gdzieś tam ten głos we mnie był od zawsze. Natomiast był czas, kiedy moje zdrowie zaczęło się sypać. Ja nie do końca też, wiecie, miałam taką świadomość, że natura działa aż tak. Że ma aż taką moc. No i musiałam sobie, słuchajcie, swoją lekcję odrobić, gdy organizm po prostu zaczął siadać. Zaczęłam szukać pomocy w medycynie konwencjonalnej. Efekt tego był taki, że miałam od dziecka rozwalone jelita, stany zapalne nerek i to nawracające i to potężnie bolące. Bardzo rozwalone jelita, zespół jelita drażliwego, który dawał potężne objawy też bólowe. Było nadciśnienie, były alergie, były potężne problemy skórne. Ja po prostu byłam cała w krostach, non-stop kolor, były wypadające włosy. Był totalny brak energii, były emocje w rozsypce, w ogóle wiecie. To była taka góra, co chwila infekcje i to takie potężne, że mnie zwalało na przykład na miesiąc i to uderzało jakby w różnych miejscach ciała. Był toczeń, który w końcu znaleźli po wielu szukaniach, bo też jeżeli w momencie, kiedy nie potrafili znaleźć u mnie przyczyny, bo to był taki, wiecie, w pewnym momencie już wędrujący ból, który dawał potężne objawy bólowe, to były, wiecie, bóle stawów potężne, że ja miałam trudności w ogóle z wyjściem po schodach i cała w ogóle paleta, a w badaniach podstawowych miałam tylko podniesione delikatnie CRP i troszeczkę białe krwinki, więc wmawiano mi, że to jakiś, wiecie, emocjonalny coś tam jest nie tak z głową, tak? Że to jakieś wymysły. Natomiast ja się czułam, jak się czułam. I w pewnym momencie, gdy to już po prostu z każdym miesiącem było coraz gorzej, ja byłam coraz słabsza, miałam coraz mniej energii, coraz więcej chorowałam, coraz więcej rzeczy się sypało. W momencie, kiedy usłyszałam diagnozę tocznia, wtedy pojawił się taki bunt. Nie. Coś tu jest nie tak. Coś tu nie gra. Dlaczego pakując w siebie taką ilość tak zwanych leków, ja się czuję coraz gorzej, nie? We mnie po prostu zamiast coś się naprawia, zamiast czuć się lepiej, ja lecę na łeb, na szyję, nie? Moje nadciśnienie, słuchajcie, zaczęło się w wieku 28 lat. Gdzie usłyszałam wtedy od lekarza, że no wie pani, w takim wieku to niemożliwe, nie? Po czym od tego samego lekarza za miesiąc dowiedziałam się, że w tym wieku to już tak jest. To były takie paradoksy, że po prostu musiało mi w końcu dać do myślenia, że coś tu nie gra, że coś tu nie jest tak, jak powinno być, że ten organizm zamiast się naprawiać, on po prostu leciał na łeb, na szyję, w ogóle wątroba, układ trawienny, to była rozsypka, nerki, serducho, no po prostu jedna wielka po prostu tragedia wtedy dla mnie. No ale w pewnym momencie, gdy już sobie, wiecie, opanowałam ten stan emocjonalny po tej diagnozie właśnie ostatniej, którą mi zaserwowano, zaczęłam szukać innych rozwiązań. Wtedy trafiłam na moją wspaniałą przyjaciółkę Basię i ja już to Wam powtarzałam wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Ona mi wtedy powiedziała coś takiego: Kasia, nawet nie wiesz, jaką natura ma moc. I we mnie, słuchajcie, to działało tak pracowało jeszcze przynajmniej rok. No jak to jest możliwe? No nie, no przecież to jest, jak to tak zacząć pić wodę, bo to się wtedy od tego w ogóle zaczęło, zacząć się nawadniać, zacząć ściągać te wszystkie obciążenia. I to już? To jest takie proste? I nie trzeba chodzić i szukać po prostu jakiś w organizmie, jakiś nie wiadomo czego, że to po prostu
większość tych rzeczy ma tą samą przyczynę, ale już byłam, wiecie, w takim miejscu, że stwierdziłam, że a co ci wtedy, teraz, kobieto, zależy. I tak ci powiedzieli, że tam, bo od pani reumatologu słyszałam, że wtedy takie słowa, że mam toczenie, że to jest choroba nieuleczalna i że mój organizm będzie powoli mnie zabijał i że nie ma dla mnie ratunku i żebym się cieszyła, że jeszcze mi nie trzeba sterydów, nie? I dla mnie to był taki moment zwrotny i tak patrząc na to z perspektywy czasu, uważam, że mnie to było, cześć, Wiktoru przyszedł, mnie to było wtedy bardzo potrzebne, bo to było takie, wiecie, rąbnięcie w głowę, kobieto, obudź się, zobacz, co się dzieje z twoim organizmem, w którym kierunku to idziesz, przecież to w ogóle nie przynosi rezultatów. No i zaczęłam, słuchajcie, wtedy od wody żywej, od dobrej wody, odpowiednio pitej. Też wtedy odkryciem dla mnie było, że wodę trzeba umieć pić i trzeba ją w ogóle pić. A ja wcześniej po prostu praktycznie z wody nie korzystałam, czystej wody, tak? To były jakieś inne napoje, ale nigdy woda. I już po tygodniu była widoczna różnica z tym, że na początku, jak mój organizm się zaczął, słuchajcie, oczyszczać, to był jeden cyrk, mnie bolało wszystko, zwłaszcza te miejsca, gdzie były najmocniej zapchane, to miałam aż takie objawy potężnie bólowe, aż mnie przytykało. I wtedy pamiętam, że stosowałam taki naturalny produkt, który się dodawał do wody, który miał też minerały, ale on też oczyszczał toksyny. Jak to się zaczęło, słuchajcie, oczyszczać, ze mnie schodziły tony flegmy, ze mnie po prostu mój organizm był tak słaby na początku, że nie wiedziałam, co się w ogóle ze mną dzieje, nie? Ale dzięki temu, że miałam prowadzenie, dzięki temu, że się dowiedziałam, że to jest jeden z objawów. Trzeba to po prostu przetrwać. Wtedy pamiętam, że zmniejszyłam dawkę dosłownie do minimum, bo mój organizm nie był w stanie takiej ilości toksyn wyrzucić normalną dawką. Więc pomalutku, krok za kroczkiem, nie poddawałam się, zaczęłam to wszystko robić. Potem się pojawił na pokładzie Wiktoru, więc po prostu te wszystkie działania musiały być troszkę zmodyfikowane, ale Wiktoru na szczęście już wtedy mój organizm się na tyle wzmocnił, że on się urodził po prostu zdrowy i silny, co było dla mnie niezwykle ważne. No i później to była cała praca z organizmem. Tak, nawodnienie, oczyszczenie organizmu z toksyn, z pasożytów, ze złogów, z grzybów. I odżywienie tego wszystkiego, co było zaburzone. I ten proces prowadzę po prostu cały czas. Później doszły właśnie też olejki eteryczne, doszła praca z emocjami. I słuchajcie, w tej chwili to jest inny świat. To jestem inna ja. Świadomość tego, że mam ogromną sprawczość, że po prostu naturą mogę zaopiekować bardzo wiele tematów, daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, takie poczucie sprawczości, że to jest nie do opisania. I ostatnio takie miałam zdarzenie, jak spotkałam taką panią znajomą, w autobusie zresztą, i ona mi się pyta, a to gdzie, to jedziesz do lekarza? Ja mówię, nie, ja już z lekarzy nie korzystam. Wszystko, co potrzebuję, opiekuję naturą i mój organizm w końcu jest zdrowy. Ona zrobiła takie oczy. Jak to jest możliwe? No chyba żartujesz. Ja mówię, nie żartuję. Jestem w zdrowiu, moje dzieci są w zdrowiu i po prostu radujemy się tym każdego dnia. To jest inny wymiar i też nie omieszkałam powiedzieć, że już nie jestem tą Kasią, która była wcześniej, że we mnie się zmieniło bardzo dużo. I że jestem wdzięczna za to, że trafiłam na naturę, że trafiłam na te rozwiązania, że mój organizm tak pięknie zaczął się zbierać holistycznie, w ciele, w emocjach. To jest po prostu przepiękne. Mam takie momenty, że w tej chwili, kiedy te naturalne rozwiązania stosuję już codziennie, regularnie, mam takie momenty, że jakby to już dla mnie jest taką oczywistą oczywistością, o, kot jeszcze przyszedł, że zapominam, jaka to jest moc, nie? Że po prostu mam taki swój już utarty schemat dnia, kiedy co stosuję, jak, na jaką potrzebę, kiedy z czym pracuję, to już jest tak automatyczne, że to się po prostu dzieje bez często uwagi, na poziomie po prostu już automatu.
ale w momentach takich, kiedy po prostu u moich dzieciaków na przykład pojawia się jakiś stan zapalny, czy coś się zaczyna dziać, ja po prostu patrzę na moje półki z ziołami, z suplementami, z olejkami eterycznymi i ja po prostu wiem, co mam i ja mogę zadziałać od razu, wiem, kochanie, mogę zadziałać od razu, mogę zadziałać tak, żeby to, wiem, kochanie, nagrywam, kochanie, musisz poczekać. Do czego zmierzałam? Aha, że mogę po prostu zadziałać z automatu od razu. Ta infekcja, czy co, jakikolwiek stan zapalny się nie rozwija. My sobie z wszystkimi tematami radzimy naturalnie, ale za każdym razem, kiedy jest właśnie, ja mam wrażenie, że to po prostu mi się przypomina, żebym nie traciła tej wdzięczności, żebym sobie nie zapominała, że to trzeba być za to wdzięcznym, bo w momentach właśnie takich ostrych, gdzieś tam złapiemy jakieś infekcje czy jakiś wirus, to po prostu jest zastosowanie odpowiednich metod naturalnych i organizmy się zbierają w takim tempie, że to jest wręcz niesamowite, że to jest po prostu przepiękne. No tak. Organizm ma z czego się odbudować i ma siłę do tego, ma możliwość, żeby się odbudowywać, tylko musi być odpowiednio oczyszczony i też musi mieć wszystkie składniki odżywcze, żeby mógł się regenerować, bo jeżeli macie organizm zapchany po kokardki, sorry, winę tu, ale to wszystko, co mu dajecie, zżerają bakterie, wirusy, pasożyty i inne żyjątka, które się w was gnieżdżą. Natomiast w momencie, kiedy tylko się oczyszczacie, nie dostarczacie do organizmu składników odżywczych niezbędnych do tego, żeby wasz organizm był w dobrej kondycji, no to też niestety nie będzie to działało tak, jak ma działać. Dlatego, że organizm potrzebuje czystości, żeby dobrze funkcjonować i potrzebuje tego, żeby mieć wszystkie składniki potrzebne do odbudowy. Do odbudowy komórek, do odbudowy tkanek. Bo organizm nasz też ma możliwości regeneracji pod warunkiem, że ma warunki do tego, żeby ta regeneracja mogła się zadziać. I bardzo ważna rzecz, woda. Bez wody nie ma życia. My jesteśmy w około 70% zbudowani z wody, więc jeżeli tej wody nie dostarczacie, organizm nie będzie działał tak, jak ma działać. I też musi być to odpowiednia woda. Uważajcie na wodę butelkowaną, zwłaszcza w butelkach plastikowych. Bo, wybaczcie, ale jeżeli ta butelka, po pierwsze to jest woda martwa, bo jeżeli ona by była żywa, no to nie ustałaby na sklepowych półkach długo. Druga sprawa, z plastiku wydzielają się do wody substancje chemiczne, które są dla nas szkodliwe. Jeżeli tej wody plastikowanej używacie regularnie, to też to wszystko będzie pomalutku się odkładało w organizmie, powoli. To też nie jest tak, że was od razu da wam znak, bo tak to byśmy uważali na wszystkie rzeczy. To się odkłada powoli, ale w momencie, kiedy trzepnie, to trzepnie porządnie. Więc praca z organizmem to jest proces, praca z emocjami to jest proces. Natura ma moc wielką, ale trzeba się nauczyć tego nowego dbania o siebie, słuchanie organizmu, zwracanie uwagi na sygnały, które dostajemy od naszego organizmu, od naszych emocji i po prostu się nad tym trzeba pochylić, trzeba się za to po prostu zabrać. No i czasem trzeba, słuchajcie, dostać po łbie, żeby się obudzić, a czasem przychodzi to naturalnie, że po prostu zaczynamy czuć, że nie tędy droga, że ten organizm już woła o wsparcie i szukamy wtedy rozwiązań. Warto się zatrzymać, przeanalizować, połączyć kropki, zobaczyć, czy to, co stosujesz chemicznie, tak naprawdę na dłuższą metę Cię wspiera, czy wręcz odwrotnie. No, u mnie było odwrotnie. I jestem wdzięczna za to, że się pewnego dnia obudziłam i moje życie, moje funkcjonowanie, mój organizm mógł zacząć wzrastać. Zdrowia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło w zdrowiu. Do usłyszenia. Pa! Pa.